Siema, tu z tej strony Śmito, a to jest już pierwszy odcinek z historii Windows. Na początek powiem dwa sprawy. Po pierwsze, odcinki będę wrzucać minimum co tydzień, dwa. A maksymalnie miesiąc. Powodem jest nauka, odnalezienie odpowiednich systemów na wirtualną maszynę oraz let's play'e. Drugim punktem, jakie systemy mam nagrywać na wirtualnej maszynie? Od Windowsa 1 do Windows XP, Vista to w bibliotece, 7 u siebie, 8 u szwagra, a 10 na VPOXie. A peta od Chicago to Longhorna. W tym odcinku obejrzymy Windowsa 1.0.1. Jest pierwszym systemem Microsoftu. 4 sekundy, ale niezły wynik. Najszybszy Windows, ale niestety potrzeba by dyskietki MS-DOS. Gdy wciśniemy w aplikację MS-DOS EXE, czyli Executive, ostatni wymarzacza Windowsa, oto kalkulator. Aplikacja, która przetrwała to dzisiaj. Można nawet skopiować dane pomiędzy aplikacjami. No, gdy będę mieć wiele DOS-ów, no to musiałbym przesunąć albo wcisnąć dwa razy. Kolejna aplikacja jest kalendarz. Można zapisać, kiedy odinstalować system, a nawet wyrzucić komputer przez okno. Kolejną aplikacją jest zegar. W Windowsie 3.1 jest już cyfrowy. Co mam tu łączyć? To nie. To też nie. O, włączymy panel sterowania. Można ustawić czas i datę, kursor, zainstalować drukarkę oraz zmienić kolory. Momento. Czyżby to tak samo było w Windows Vista 7, 8 i 10? Brakuje co niektórych rzeczy, czyli internetu, przezroczystości, czyli Aero, flipu 3... oraz inne rzeczy. Ale trzeba by poczekać ponad 20 parę lat. Czemu nie było w Windows 3X 95, 98, 2000, MXP,
dopiero w Windows Vista przywrócono, czyli gdzieś tak po 20 latach. Gdzieś od wydania Windows 2.11, nie wiem. Kolejną aplikacją jest Paint. Niestety u mnie nie działa. Jaki żal. Były różne narzędzia, ołówek, a nawet nowe, które w dzisiejszych czasach nie ma, czyli specjalne narzędzie do robienia prostopadło ścianów. Kolejną aplikacją jest Terminal. Niestety tej aplikacji klawiatura nie chce działać. Jaki żal. Kolejną aplikacją jest notatnik. Nie chcę zapisać. Kolejną aplikacją jest The Fright. Niech to zadzieło się. Trudno. Musiałbym zresetować wirtualną maszynę. Dobrze, jestem już z powrotem. Co mam tu jeszcze włączyć? O, rewersji. Pierwsza i jedyna gra w tej Windowsie. Zasady są takie, moje ziomeczki, czyli mówię to z drogowego 666 PPP oraz KKXX1000, że wciśnie koło kółeczek przeciwnika, tylko w jakieś tam odpowiednie miejsce. O. Niestety ten system nagrywałem parę razy. Ajajaj. Niech to, przegrałem. Nie. Co mam tu jeszcze porobić? A nic, tylko nie wiem jak mamy stąd wyjść. A tutaj coś tam pisze, tylko nie jakieś tam wiersze. Fu, wiersz poleceń. O, już wiem. A nie, to na info dałem. Pomyłka. Dobrze, tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara i cześć.